Dobry wieczór. Przed południem mówiłem dzień dobry i tak pomyślałem sobie, że ten, kto wymyślił przywitanie, dzień dobry, dobry wieczór, był bardzo optymistycznym człowiekiem. Bo my z natury nie jesteśmy optymistami jako Polacy i chyba gdybyśmy mieli dziś coś wymyśleć, to byśmy powiedzieli, a kiepski dzień. Prawda? Niezbyt przyjemna noc. Ale ten, który to zrobił, był bardzo optymistyczny. Moi kochani, to co powiedział też Adam, list do Hebrajczyków mówi, jeśli dziś słowo usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak ojcowie podczas buntu, których trupy zasłały pustynię. List do Hebrajczyków. Dlatego naprawdę bądźmy otwarci na to, co słyszymy w świadectwach, w piosenkach, które śpiewamy, w zwiastowanym słowie, które słyszymy. Bo wierzą, że Pan Bóg dał nam ten dzień, abyśmy go dobrze wykorzystali. Chciałbym też przywitać wszystkie te osoby, które tego wieczoru dołączyły do społeczności. Nie uczestniczyliście w spotkaniach przedpołudniowych, w wczorajszym dniu. Niech was Pan Bóg błogosławi. Tu naprawdę tworzymy coraz taką lepszą atmosferę, ale sobie cały czas przypominamy, że tu nie chodzi o atmosferę, a chodzi o Jezusa Chrystusa. Dlatego, że dobra atmosfera będzie nas trzymała jeszcze. Jak to będzie dobra atmosfera, to nawet tydzień. Ale Pan Jezus będzie cię trzymał całą wieczność. I dlatego nie bójmy się dobrej atmosfery, ale pamiętajmy, że w niej najważniejszy jest Jezus Chrystus. Chciałbym bardzo nietypowo moje zwiastowanie rozpocząć. Chciałbym rozpocząć od tego, abyśmy wspólnie razem zanieśli pewną modlitwę. Ale zanim to zrobię, chciałbym mieć takie bardzo szczere pytanie do was. Mam pytanie takie, czy są tutaj osoby z Kościoła Zielonoświątkowego? Jeżeli tak, to pomachajcie do mnie. Dobra, dzięki. A czy są to osoby z Kościoła katolickiego? Pomachajcie, tak, tu widzę was, fajnie. A czy są osoby z Kościoła ewangelickiego? O, są osoby z Kościoła. A czy są osoby z innych kościołów ewangelikalnych? To nie musi, to może być kościół domowy, to może być kościół, inny kościół, prawda? Jakiś charyzmatyczny na przykład. Świetnie, świetnie. Moi kochani, jestem pewny, że bez względu na to, do jakiego kościoła przynależymy, jest pewna modlitwa, którą wszyscy razem zanosimy przed oblicze Boga. I ona tak samo brzmi. Jest to modlitwa, którą nauczał Pan Jezus, kiedy przebywał na ziemi. Modlitwa pańska, a inaczej Ojcze nasz. Dlatego proszę, abyście powstali. I teraz wszyscy razem, głośno, zanieśmy tę modlitwę przed oblicze Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zanim usiądziesz, podaj rękę osobie, która jest obok ciebie i powiedz, niech cię Pan Bóg bardzo błogosławi. Moi drodzy, chciałbym wam zadać takie proste pytanie. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, o co modlisz się w modlitwie pańskiej? Tak naprawdę, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, o co ty się modlisz w tej modlitwie pańskiej? Bo zobaczcie, znamy ją na pamięć, ale czy jesteśmy do końca świadomi, o co my się modlimy? Mówiąc te słowa, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb, które zanosimy do Pana Boga. Tam mamy wiele próśb. Ojcze nasz, który jesteś w niebie i zaczynamy prosić. Święcie imię Twoje. Dalej prosimy. Przyjdź królestwo
Twoje. I dalej prosimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie przestajemy prosić, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I dalej prosimy, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej prosimy, i nie wódź nas na pokuszenie, i dalej prosimy, ale zbaw nas od złego. I później uwielbiamy, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A więc ta modlitwa jest zbiorem wielu próśb. Dziś chciałbym na temat jednego elementu zwrócić uwagę. Kiedy modlimy się, Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego oczekujesz, mówiąc przyjdź królestwo Twoje? Wiecie, dobrą rzeczą jest, kiedy modlimy się ze zrozumieniem. Bo na pamięć możemy wyrecytować wszystko, ale czy rozumiemy to, o co prosimy? Co chcę otrzymać, mówiąc przyjdź królestwo Twoje? Żeby to zrozumieć, muszę najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest Królestwo Boże? I list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, podaje nam bardzo ważną informację. Czytamy tam, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Po pierwsze, Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Co to znaczy? To nie jest coś materialnego, coś fizycznego. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Za chwilę zobaczymy, że Królestwo Boże jest czymś więcej niż Kościół. Że Kościół może być pozbawiony Królestwa Bożego. Czym jest zatem Królestwo Boże? Ja bym chciał powiedzieć tylko o jednym obszarze tego, czym jest Królestwo Boże. Jeżeli miałbym jednym zdaniem to powiedzieć, powiedziałbym tak. Królestwo Boże jest to potężne objawienie Boga we wszystkich Jego dziełach. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. To Królestwo ma fundament. Każde dzieło Boże ma fundament. Co jest fundamentem Królestwa Bożego? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 20 wersecie, pokazuje fundament Królestwa Bożego. Czytamy w tym fragmencie tak. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czyli fundamentem Królestwa Bożego jest moc. Dlatego powiedziałem, jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Inaczej, jest to manifestacja mocy Bożej w działaniu. Moi drodzy, Królestwo Boże to przede wszystkim manifestacja mocy Bożej. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakim kontekście apostoł Paweł pisze te słowa, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Więc przeczytajmy dwa wcześniejsze wersety. W wersecie 18 i 19 Paweł mówi tak. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce. Uwaga. I zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. I mówi dalej. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Moi drodzy, my dzisiaj żyjemy w świecie. Świecie słów. Słowa prześcigają słowa.
Informacja goni informację. Ale Królestwo Boże nie zasadza się na słowie. Królestwo Boże zasadza się na mocy. Wiecie, człowiek uzależniony, taki jak brat Adam, słyszeliśmy jego świadectwo. Ktoś taki jak ja. My wiele usłyszeliśmy w swoim życiu słów umoralniających nas. Weź się w garść, zacznij inaczej żyć. Wiesz, ja ci pomogę, mogę ci w tym pomóc, w tym, ale nikt z ludzi nie był w stanie nas wyrwać z tego piekła, w którym byliśmy. Bo słowa nie są w stanie tego zrobić. A Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. W innym miejscu apostoł Paweł napisał tak, jest to pierwszy list do Koryntian, 2:4. I mówi o sobie tak. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz co? Lecz objawiały się w nich duch i moc. Ja dzisiaj rozmawiałem z jednym wspaniałym bratem tutaj i on poprosił mnie o modlitwę i on ma taki dylemat i myśli, że z powodu tego, że może nie jest takim dobrym krasomówcą, to jednak to może nie docierać do innych. Powiedziałem mu, posłuchaj, tu nie chodzi o słowa, ale tu chodzi o moc. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na pięknych słowach. Paweł mówi, moje zwiastowanie nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. A więc chciał tu powiedzieć, to co wam mówiłem, może kiepsko brzmiało. Może to nie była taka fantastyczna, takie przesłanie, jak Marek Tomczyński kieruje, że można to widzieć, co on mówi. Po prostu od tak spokojnie mówił. Ale tam coś się działo. Coś się działo. Ja kocham biografię i czytam biografię wielu mężów zbożych, którzy żyli w historii Kościoła. I wieście, byli tacy, którzy naprawdę nie tylko mówili, nie mówili w przekonywujących słowach mądrości, ale oni w ogóle tak mówili, że można było przy tym spać. Był taki kaznodzieja, który miał problem z wzrokiem. On pisał takie duże litery i na karteczce pisał kazanie. A kiedy stawał za kazalnicą, wbijał oczy w tę kartkę i odczytywał. Często mylił się i tak pomału czytał. A kiedy kończył czytać i kładł kartkę na tym, patrzył, a ludzie byli na kolanach, płakali i pokutowali przed Bogiem. Bo jego słowa nie były mówione w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się duch i moc. Mi niepotrzebne są dziś piękne słowa. Ja dziś potrzebuję mocy Bożej. Jako człowiek uzależniony nie potrzebujesz pięknych słów, ale potrzebujesz mocy Bożej. Potrzebujemy w sytuacjach, kiedy nasze możliwości są zbyt małe, abyśmy mogli rozwiązać dany problem. Kiedy Królestwo Boże się przybliżyło? Taki mały rys historyczny. Do przyjścia Pana Jezusa na świat, świat pogrążony był w chaosie i złem. Diabeł triumfował. Był panem wszystkich królestw świata. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy grzeszyli. Wszystkie ludzkie starania i wysiłki zawodziły, nawet te najbardziej religijne. A wybrany lud? Wybrany lud był jak owce, które nie mają pasterza. I wtedy przyszedł na świat on. Jednorodzony syn. Odwieczne słowo, które stało się ciałem. Jezus Chrystus. Czytamy, że nie było w nim grzechu. Przez czas dzieciństwa i młodości, jak czytamy w Ewangelii Łukasza w 2:52,
Czytamy, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Aż do tego dnia, o którym czytamy między innymi w Ewangelii Marka w 1 rozdziale od 9 do 12 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. Ten duch, który napełnił go, wypełnił go obecnością swoją, poprowadził go na pustynię, gdzie nastąpiła konfrontacja. To tam, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale i weźmy tylko 5-6 werset, czytamy, i wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Inaczej mówiąc, diabeł powiedział, podzielę się z tobą moim królestwem, władzą i chwałą, tylko oddaj mi pokłon, uznaj moje panowanie. Moi kochani, od stworzenia świata minęło już kilka tysięcy lat. I nie było takiego człowieka, który by nie oparł się diabłu. Nawet pierwsi ludzie, Adam i Ewa, którzy żyli w tej takiej doskonałej czystości, bez grzechu, ale z wolną wolą, która została zainicjowana w momencie, kiedy Pan Bóg powiedział, posłuchajcie, z wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie możecie jeść, bo gdy zjecie owoc tego drzewa, umrzecie. Mocne słowa. One powinny być przez długi czas, przez pierwszych ludzi pamiętane. Ale co się dzieje? Wiecie, jest takie powiedzenie, zakazany owoc najbardziej smakuje. Więc co jakiś czas człowiek tam się przybliżał i przyglądał się temu strasznemu drzewu i tym strasznym owocom. I pewnego dnia kobieta podeszła pod to drzewo. I co ona zobaczyła? Czytamy w Bożym Słowie. Zobaczyła, że owoce te były miłe dla oczu, dobre do jedzenia i godne pożądania dla zdobycia mądrości, nie próżności, mądrości. I wtedy przyszedł też diabeł i mówi, jedz. Kobieta mówi, nie, nie będę tego jadła. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że jeżeli zjemy, to umrzemy. A co diabeł? Diabeł mówi, nie, nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy tylko z Jego zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Wiecie, czym diabeł trafił? I będziecie jak Bóg. Dążenie człowieka, żeby być jak Bóg, jest odwiecznym dążeniem. Miasto Babel z wieżą to było dążenie, aby zrównać się z Bogiem. Pamiętacie? Budowali wieżę, która sięgała nieba. Po co? Aby zrównać się z Bogiem. Inaczej mówiąc, aby być niezależnym od Boga i samemu ustanawiać, co jest dobre, a co jest złe. I co kobieta zrobiła? Zerwała, zjadła, dała swojemu mężowi i nastąpił upadek rodzaju ludzkiego. I możemy czytać Biblię,
Każdy następny człowiek, który żył, nie był w stanie oprzeć się. Nawet ci wspaniali bohaterowie, o których dzisiaj wspominałem, nawet ten cudowny król Dawid, który był tak miły sercu Bożego. Pamiętacie króla Dawida, jak pewnego pięknego popołudnia, właśnie to było w południe, samo w południe, wstał z swojego łóżka. Wyszedł na taras swojego pałacu i wiecie, oglądał sobie to piękno, to błogosławieństwo Boże, które było mu dane. I nagle diabeł wsadził w jego oczy taki mały śrubokręt i podkręcił mu wzrok, tak że nagle z daleka zobaczył jakąś kąpiącą się kobietę. Wow, pomyślał sobie. Wow, dodał do siebie. I przywołał swojego sługę i mówi: hej przyjacielu, kto to jest? Sługa był sprawiedliwym człowiekiem i powiedział do króla tak: królu, to jest Betrzeba, żona Uriasza Hetejczyka. Ja myślę, że on tak wyraźnie powiedział, że przynajmniej to słowo żona Dawid wyraźnie usłyszał. Ale diabeł mówi: a co tam? Zobacz, miła dla oczu, dobra do jedzenia, godna pożądania. I co zrobił? Kazał przywołać tę kobietę. Cudzołożył, ona poczęła. Trzeba było rozwiązać teraz jakiś problem z mężem. Ostatecznie doprowadziło to, że Dawid kazał zamordować tego człowieka i krew spoczęła na rękach Dawida, także ten, który miał wybudować świątynię, tej świątyni nie wybudował. Budował tę świątynię jego syn Salomon. A więc nie było ani jednego sprawiedliwego. I tak to trwało aż do czasu Pana Jezusa. I kiedy przyszedł Jezus i kiedy nastąpiła ta konfrontacja, to dla diabła była to sprawa chwili. A więc za chwileczkę będę go miał. Za chwileczkę kolejną walkę zwyciężę i kolejny posłany od Boga zostanie pokonany. Ale co Słowo Boże mówi? Nasz Pan nie uległ. On zwyciężył to pokuszenie, znokautował diabła, który oszołomiony porażką musiał się wycofać do pewnego czasu. I to jest moment rozpoczynający przybliżenie się Królestwa Bożego. Bo po tym wydarzeniu czytamy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, 14 i 15 wersecie takie słowa. A potem poszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się teraz czas, tak, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tymi słowami Pan Jezus ogłasza przybliżenie Królestwa Bożego oraz zaprasza do Królestwa. Jeszcze chciałbym na jeden werset zwrócić uwagę, który to potwierdza. To jest werset 28, 12 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dzisiaj już go wspominałem. Pan Jezus mówi takie słowa: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy co się stało? Głośno wszyscy przeczytajmy. Wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Kiedy nadeszło do was Królestwo Boże? Kiedy diabeł został pokonany. Widzicie to, co się stało? Duch Święty poprowadził go na pustynię. I tam nastąpiła konfrontacja. Pan Jezus zwyciężył. Królestwo Boże się przybliżyło. Pan Jezus później mówi: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże
nie zasadza się na słowie, lecz na mocy, bo Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga w Jego dziełach. Jaki jest warunek wkroczenia do Królestwa Bożego? Czytamy: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara to drzwi do Królestwa Bożego. A więc co chcę, czego oczekuję, modląc się słowami: Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. Ja oczekuję, aby moc Boża objawiała się, manifestowała w moim, w naszym jako rodziny życiu. Aby władza Boża panowała. Aby znaki i cuda były nierozerwalną częścią głoszonej Ewangelii. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Kiedy słyszymy świadectwa objawienia Bożej mocy, słyszeliśmy już tu wiele świadectw. Ślepi widzą, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, uzależnieni wypuszczani na wolność. Zawsze wtedy mówię w sercu: Królestwo Boże się przybliżyło. Królestwo Boże się przybliżyło. Powiedziałem wam, że Kościół może być pozbawiony Królestwa Bożego. Zrobiłem taką definicję Kościoła pozbawionego Królestwa Bożego. Chciałbym ją wam pokazać. Jak ja definiuję Kościół pozbawiony Królestwa Bożego? Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się lubią i utrzymują sobą większą lub mniejszą relację. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy dalej te same rzeczy w taki sam sposób i za tydzień tacy sami wracamy i tak to może trwać latami. I nic się nie zmienia. To jest życie chrześcijańskie pozbawione mocy Królestwa Bożego. Co musimy zrobić, by Królestwo Boże się objawiało? Wiecie, kiedy mamy, teraz jest taki czas różnych chorób. Jeżeli ktoś jest chory, na ogół idzie do lekarza. Lekarz mówi: słucham Pana. I wtedy co robimy? Mówimy mu, co się dzieje w organizmie, a on dokładnie nas słucha. Później ewentualnie zbada nas i stawia diagnozę. I na podstawie tej diagnozy wypisuje nam lekarstwo. I kiedy masz odczucie, że twoje życie jest pozbawione mocy Królestwa, przyjdź do lekarza. Wiecie, że już na początku Biblii Bóg Wszechmogący objawił się jako lekarz? Tak, pamiętacie gdzie? To było w Elim, tam gdzie było 70 palm. Tam Bóg dał przykazania i powiedział: bo ja Pan Twój lekarz. A więc kiedy jesteś pozbawiony mocy Królestwa, przyjdź do Pana Jezusa, bo On jest Twoim lekarzem. Powiedz Mu to, co się dzieje w duchowym Twoim życiu. Że jesteś słaby, że od kilku lat nic się dobrego nie dzieje, że ludzie mówią w niedzielę niesamowite rzeczy, a ty na to patrzysz, wychodzisz do domu, a twoje życie jest takie szare, że w ogóle jakby to nie pasuje do tego, co jest. Bądź szczery, nie udawaj i nie mów lekarzowi rzeczy, które nie są prawdziwe, bo może być zła diagnoza postawiona.
Wiecie, lekarze są bardzo inteligentni. Nieraz możesz mieć taki problem, który jest trudny do zdefiniowania. Moja żona pewnego dnia miała problem z korzonkami. I mówi tak, pani doktor, to i to się dzieje. Ona tak słucha, mówi, O, pani Ewo, a ramiona też pani bolą? A ona mówi, nie. Ona mówi, no to pani faktycznie ma problem z korzonkami. Rozumiecie? Ludzie, którzy udają, prawdopodobnie powiedzieli, oj tak, tu mi wszystko boli. A więc bądź szczery, powiedz to, co w rzeczywisty sposób się dzieje w twoim życiu. A wtedy on weźmie receptę, fragment Bożego Słowa i tobie da tę receptę. I chciałbym wam dać dzisiaj tę receptę. Bardzo proszę, aby mój asystent wypisał receptę. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Pan Jezus na tej recepcie pisze następujące słowa. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja nieraz zadaję takie pytanie. Kiedy szukamy Królestwa Bożego, co otrzymujemy? No właśnie, i tutaj w ogóle mamy taki dylemat. No bo jeżeli patrzymy na ten werset, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, no to co dajemy? Przeczytaj. I wszystko inne. No właśnie, to jest taki dylemat, bo to jakoś nie pasuje. Szukam Królestwa Bożego, co otrzymuję, a wszystko inne będzie dodane. Posłuchajcie uważnie. Słowo Boże mówi, szukaj, a znajdziesz. Zgadza się? A więc kiedy szukam Królestwa Bożego, to co znajduję? Nie wszystko. Kiedy szukasz Królestwa Bożego, znajdujesz Królestwo Boże. I jeszcze Pan Bóg do tego ci dokłada, a wszystko inne. Rozumiesz? To a wszystko inne będzie wam dodane, to jest bonus. To jest to, co Pan Bóg dodaje jeszcze do tego, co otrzymujesz. Jak szukam królestwa, to co znajduję? Królestwo! A jeszcze mam bonus. Wszystko inne zostaje mi dodane. Szukaj Królestwa Bożego. Pamiętam po moim nawróceniu, byliśmy bardzo biedni, mieliśmy wielkie problemy materialne. Zawsze się śmiałem. Bóg zabrał wszystkie moje grzechy, a długi zostawił. Byłem nowym stworzeniem. Nieraz cisnęło mi się, żeby pójść do wierzyciela i powiedzieć, stary, ale Marka już nie ma, żyję już nie ja. Niestety, grzechy zostały zabrane, długi pozostały. I trzeba było stanąć w miejscu odpowiedzialności i te wszystkie rachunki trzeba było pospłacać. Mieszkaliśmy w garażu, mówiłem wam o tym. Był dramatyczny czas. Mieliśmy wspaniałych przyjaciół w kościele, a szczególnie jedną rodzinę. Oni byli w tym zborze ponadprzeciętnie zamożni. Mieli piękny dom, nówka samochód. Kiedy wchodziłem do ich domu, to w saloniku były gdańskie, oryginalne meble. Takie dywany. Nie wiedziałem, jak po nich chodzić. Siadałem na tych pięknych sofach, starych fotelikach. A oni mówili, Marek, Bóg jest dobry. Bóg jest tym, który pomaga swojemu dziecku. Wow, moje serce było poruszone. Ale kiedy wychodziłem z ich domu i szedłem do tego garażu, gdzie mieszkaliśmy, to byłem bardzo szczery wobec Pana Boga. I mówię tak, Panie Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci i dziwnie się czuję. I pamiętam, któregoś dnia przyszedłem do tego garażu, klęknąłem przed łóżkiem i zacząłem się modlić. Teraz bardzo poważnie. To modlitwa była z bardzo szczerego serca. To nie była modlitwa udawana. To była bardzo szczera modlitwa.
Mniej więcej modliłem się tak. Ojcze, gdybyś dał mi to, co mają oni, ja bym nowy kościół wybudował, bo tu już ten stary kościółek, on potrzebuje zmiany. Gdybyś Ty mi dał to, co mają oni, ja bym przynajmniej 2-3 misjonarzy finansował, żeby mogli jeździć na różnego rodzaju misje do najbiedniejszych zakątków świata. Ojcze, gdybyś Ty mi dał to, co mają oni, i nagle Duch Święty przemówił do mojego serca. Ja już umiałem słyszeć i rozpoznać głos Ducha Świętego. I Duch Święty mówi tak: moje drogie dziecko, gdybym dzisiaj dał Tobie to, co mają oni, jutro odszedłbyś ode mnie. Mówię, diabeł jakiś mi szepta do ucha, nie rozpoznałem dobrze głosu. Wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Bo ta modlitwa była szczera. Ona płynęła nie z próby kombinowania, ale ona była szczera. Dopiero później przeczytałem w Bożym Słowie, że nie powinienem polegać na własnym sercu. Wiecie, ja kiedy widzę i słyszę ludzi, którzy mówią, mi nikt nie będzie mówił, ja wiem, co ja mam robić, ja widzę już, w jakim oni są wielkim problemie. Ale Bóg mnie nie zostawił z tym takim słowem, które było troszeczkę napominające i takie, no niefajne. Duch Święty powiedział dalej. Wiecie, jakie słowa do mnie skierował? Ja jeszcze tego nie przeczytałem, nie pamiętałem, że jest taki werset, ale usłyszałem to w swoim sercu. Moje drogie dziecko, ale szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a nigdy nie będzie Ci brakowało rzeczy potrzebnych do życia i jeszcze błogosławieństwa innym ludziom. Minęło od tego czasu 37 lat. I nie było czasu, w którym Bóg by zawiódł mnie i nie dotrzymał swojego słowa. Bóg jest wierny swoim obietnicom. To, co obiecał, uczyni. Królestwo Boże. Kiedy Królestwo Boże, zasadzone na mocy Bożej, sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym przepełni Twoje życie, to będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, który doświadcza, uwaga, który doświadcza wzrostu w każdym obszarze życia. Który doświadcza wzrostu w każdym obszarze życia. I na końcu chciałbym przeczytać krótką przypowieść na temat Królestwa Bożego. Pamiętacie, na temat Królestwa Bożego Pan Jezus dużo mówił i pokazywał uczniom Królestwo Boże w przypowieściach. I jedna przypowieść brzmi tak. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, przeczytajmy 2 wersety, 31 i 32. Jest to przypowieść o Królestwie Bożym. Czytamy. Inne podobieństwo podał im mówiąc. Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Co to znaczy? Królestwo Boże, które Bóg zasiewa w Twoim i moim sercu, ono nie jest wielkie jak drzewo, tylko jest jak ziarenko gorczyczy. Wtedy to było najmniejsze nasionko, które w ówczesnym czasie na tamtym terenie znano. A więc to jest coś malutkiego, ale z niesamowitym potencjałem rozrostu. I to Królestwo Boże zasiane zaczyna się rozrastać. Do czego to doprowadza ostatecznie? Nieraz spotykam chrześcijan, którzy chcą powiedzieć, że Królestwo Boże się kurczy. I mówią tak, dziś to już nie ten Kościół. Kiedyś to był Kościół.
Kiedyś to jak my się modliliśmy. Kiedyś to było. Słowo Boże daje pewne takim ludziom napomnienie. Nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, gdyż niemądrą rzeczą jest takie pytania zadawać. A więc zobaczcie, dlaczego Słowo Boże mówi, nie mów, że dawne dni były lepsze od tych. Był ktoś, kto mógł tak powiedzieć. Wiecie, kto to był? Małżeństwo. Adam i Ewa. Wyobraźcie sobie Adama i Ewę, jak rodzą się im dzieci, a później wnuki. Henoch, siódmy potomek po Adamie, żył jeszcze 300 lat, kiedy żył Adam. Ja myślę, że takich wnuków, praprawnuków, praprawnuków, nieraz babka Ewa i dziadek Adam brali na kolana i mówili tak. Oj dzieci, kiedyś to ja z babką żyłem. Jak my sobie na golasa po ogrodzie Eden biegaliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy nago. Kiedyś to były czasy. On mógł tak powiedzieć. Tylko mam pytanie, a co się stało dziadku Adamie, że dzisiaj tak nie jest? I wtedy co się pojawiał? Rumieniec zawstydzenia na twarzy Adama i Ewy. No bo wiesz, to nie Bóg zawiódł. Bo wiesz, zachciało nam się być jak Bóg. Bo zrobiliśmy coś, czego nie powinniśmy zrobić. I to doprowadziło, że dzisiejszy czas jest gorszy od tamtego. Dlatego Słowo Boże mówi, nie mów, że tamte dni były lepsze od tych. Nigdy bym się nie zamienił dzisiejszych dni z tymi sprzed 10, 20, 30, a nawet w czasie nowonarodzenia, bo często mówimy, o jak ja się nawracałem, to były czasy, to była wiara, to mieliśmy moc. Nie, dziś moja moc jest większa niż wtedy. Bo Królestwo Boże we mnie, ono się nie kurczy, tylko rozrasta. Rozumiecie? Moje poznanie Pana Boga dziś jest o wiele większe niż 10 lat temu. Dlaczego? Bo Królestwo Boże się nie kurczy, tylko się rozwija w moim życiu. Moje doświadczenie Boga jest o wiele większe niż 10 lat temu. Dlaczego? Bo Królestwo Boże się nie kurczy, tylko rozwija się w moim życiu. Lubię przypominać tę historię, kiedy byliśmy w Bydgoszczy jeszcze, zaraz po nawróceniu. Byłem młodym chłopakiem i pamiętam, kiedyś dzieliłem się świadectwem. Wiecie, ja kiedyś byłem w ogóle taki bardziej entuzjastycznym człowiekiem, więc głosiłem świadectwo swoje. I pamiętam, taki starszy brat, no dla mnie to on był wtedy bardzo starszy, a był w takim wieku jak ja dzisiaj. I on tak podszedł do mnie i mówi tak, Marek, jak ja byłem taki młody w wierze, to ja też byłem taki jak ty spontaniczny, ale to ci przejdzie. Powiem wam coś, miał rację. Przeszło na wszystkie moje dzieci, na całą moją rodzinę. Tak, niech to przejdzie. Wcale nie jest tak i wcale nie musi być tak, jak ten brat mówił. Nie wierzcie w to, że czasy kiedyś zawsze trzeba wspominać jako lepsze niż te. To nie jest Królestwo Boże, bo na początku jest to malutkie ziarenko, którego nawet trudno wzrokiem, jak ktoś ma słabszy wzrok, dostrzec. Ponoć kiedyś kaznodzieja wziął te malutkie ziarnka gorczycy na karteczkę i ludziom pokazywał, mówi, zobaczcie jakie małe ziarnka. A była jedna siostra, która miała takie duże szkła i ona chciała zobaczyć i się coraz bardziej przybliżała, aż w końcu nosem zdmuchnęła te ziarenka. One są takie malutkie, ale one takie nie mają pozostać w twoim sercu. Te ziarenka mają przeradzać się każdego dnia.